Cześć, nazywam się Mateusz Zaręba. Zapraszam na 7 wspaniałych pytań. Pierwsze pytanie. Dlaczego koledzy w Kielcach mówili na ciebie bagieta? Było to spowodowane tym, że mój pierwszy wywiad w Kielcach do gazety X, redaktor się zapytał, jak jest z bramkami w meczu. Ja powiedziałem mu, że zależy, jak bagieta wystrzeli. To było pierwsze. Drugie pytanie. Dwie ręce w gipsie. Co się stało? To pamiętam, graliśmy mecz ligowy w Kielcach. Nieszczęśliwie złamałem palca w jednej ręce. Tydzień później graliśmy drugi mecz. Stwierdziłem, że jednak tego palca można otejpować i dam radę grać dalej, tak? No i otejpowałem go, grałem w meczu i niefortunnie trafiłem zawodnika w tym meczu drugą ręką i połamałem śródręcze. Miałem niestety dwie ręce w gipsie. Grzegorz Kaczyk w swojej książce napisał, że atmosfera w Kielcach nakręca Mateusz Zaręba i Denis Buntycz. Jak to robiliście? Jak to robiliśmy? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Trochę to minęło, na pewno jakieś głupie żarty, coś takiego było i to pewnie nakręcało to atmosferę. Dziękuję Grzesiowi, że wspomniał w ogóle w książce o mnie. Podobno trener Wenta kazał ci kiedyś przerwać trening, pójść na drugą stronę boiska i potrenować kozioł. Miałeś z tym problem? Tak, miałem z tym problem, bo tutaj u nas też niektórzy młodzi zawodnicy z tym mają, że jeżeli gram jakąś zagrywkę, w pewnym momencie robi kozioł i gra dalej. Ja miałem ten sam problem, trener powiedział, weź sobie piłkę i sobie pokozuj na drugą stronę, więc poszedłem i pokozowałem sobie po drugiej stronie. No i to też może dlatego też atmosfera taka się robiła w tym klubie przeze mnie w takich głupich sytuacjach. To było czwarte, raz piąte. Wyjaśnię okoliczności tajemniczego nocnego telefonu od żony, w którym pytałeś, czy chce kebaba. No, była taka sytuacja, że kiedyś wieczorem wracałem, późnym wieczorem do domu. Żona już spała i po prostu do niej zadzwoniłem i zapytałem się, czy chciałaby może kebaba. Co się stało na wyjeździe pewnej nocy hotelowej, w którym w środku nocy wylądowałeś w swoich majtkach na korytarzu, a Bartek Konic spokojnie spał w pokoju. To była sytuacja w tamtym sezonie naprawdę głupia, a wstyd się przyznać, bo spaliśmy w pokoju hotelowym bodajże w Opolu i to było na czwartym piętrze i nagle w nocy mi się zachciało siku. Stałem taki troszkę zamroczony. Wszedłem w drzwi, się automatycznie zamknęły, a się okazało, że drzwi są na kartę i to nie jest ubikacja. I tak mi się chciało siku, że już normalnie mogły wytrzymać, musiałem 4 piętra niżej zbiec po schodach, bo winda była taka szybka, że po prostu windą bym raczej nie dał rady. Zbiegając na sam dół, pani w recepcji na mnie spojrzała jak na jakiegoś normalnego człowieka i zapytała się, co się stało, ja się pytałem, gdzie jest toaleta, ona wskazała mi drogę i później się uśmiechnęła po całej akcji. I ostatnie 7 pytanie. W zeszłym sezonie Pogoń Szczecin miała kilka trenerów. Z którym z nich było ci najtrudniej i dlaczego? Pewnie chcecie, żebym powiedział, że z Mariuszem Jurasikiem, ale tak nie było. Ty junior do nie umiesz jak na treningu z tej siły. Miało kilka trenerów. Najtrudniej nie było mi z żadnym. Każdy mi na pewno jakoś, jakieś wskazówki dobre dawał, które staram się do dzisiaj wykorzystywać. Dziękuję.